Zdemontowana z pojazdu belka zostaje umieszczona na stole z imadłu. Rozbiórkę belki rozpoczynamy od odkręcenia śrub mocujących drążki skrętne i oczyszczenia gniazd, w których drążki są umieszczone. Kolejnym krokiem jest zdemontowanie obu wahaczy tylnej belki. Ze względu na solidne mocowanie wahaczy do podstawy, konieczne jest użycie ściągaczy hydraulicznych. Jeżeli śruby są mocno zapieczone, odkręcamy je przy użyciu podgrzewacza indukcyjnego, który działa na zasadzie bezpłomieniowego podgrzewania metalu metodą indukcyjną. Po wymontowaniu wahaczy, przy użyciu wybijaka, demontujemy drążki z gniazd. Usuwamy z gniazd wahaczy uszkodzone łożyska, po czym oczyszczamy gniazda.